Siema wszystkim, ja jestem Soł i wróciłem dzisiaj od Kasi z Suwałki. Jest wtorek albo środa. Nie wiem, jaki jest dzień tygodnia. Nieważne, mam pewne zadanie do zrobienia, które wam tu się postaram pokazać na filmie. Patrzcie, co mam. Mam obudowę nową do komputera. Bo jak wiecie, ten komputer do streamowania, który składałem, stoi ciągle w obudowie od mojego kolegi, którą muszę oddać. Kiedyś będę musiał oddać, więc postanowiłem, że trzeba już kupić tą finalną obudowę i przełożyć wszystkie bebechy do niej. Kupiłem trochę większą obudowę niż zwykle, to jest Antek 25, jeszcze jej nie widziałem, nie rozpakowywałem, nawet nie miałem czasu, przyszła do mnie tydzień temu. Patrzcie, jak ja mam mało czasu, tydzień temu do mnie przyszła część komputerowa, wiecie jak to jest, od razu się chce otworzyć, a ja nawet nie miałem czasu, żeby zerknąć, jak to wygląda na żywo. Tak czy siak małe przemeblowanie będzie, tutaj zazwyczaj streamuję, już zacząłem coś rozbierać, ale chciałem wam pokazać mniej więcej, jak to wygląda. O, patrzcie, po prawej komputer do streamowania, po lewej ten, na którym gry o, jakaś mucha, jaka dzika tłusta mucha, o fuck. Ogólnie ten pokój jest dość taki, jakby to powiedzieć, gorący. On jest gorący i wpadłem na pomysł, w ogóle akustyka jest żadna w nim. Wpadłem na pomysł, że się przeniosę do tego pokoju, gdzie po pierwsze mam okna dookoła, po drugie mam okna, światło. Jeden minus jest taki, że tu mi hałasują i może się okazać w pewnym momencie, że będę musiał stąd uciekać, bo nie będzie się dało nic postreamować po cichu. No ale pomyślałem sobie, że jak już tutaj coś robić, to na całego. Chociaż teraz jak wam o tym mówię, to się zastanawiam, czy po prostu tego okna nie otworzyć, które zostało przeze mnie bardzo szczelnie zamknięte, ono jest zasłonięte i zabezpieczone przed hałasem, tam jest taka gąbka wsadzona jak łóżkowa, tylko po to właśnie, żeby tutaj w ciszy nagrywać. I się teraz właśnie sam zastanawiam, co zrobić. Tak czy siak muszę przełożyć bebech z jednego komputera do drugiego i później z drugiego do trzeciego i będę to robił przy was, ale chyba w przyspieszonym tempie, bo nie będzie wam się chciało tego oglądać, to będzie coś, myślę, że to z godzinę zajmie takiego filmu, nikt nie będzie chciał oglądać, a ja to sobie przyspieszę do minuty i będzie super zajebiście, super fast motion. Tak więc do zobaczenia za chwilę przy przekładaniu bebechów komputera. Okej, moi drodzy, jestem z powrotem, już trochę tutaj tego bajzlu rozmontowałem, ale tam jest kurz, tam nie patrzcie. I odsłoniłem okno i w sumie jest duży hałas i stwierdziłem, że zostawię ten pokój za plecami, z otwartym oknem i w kuchni za plecami otwarte okno i może dzięki temu tu nie będzie hałasu, gdzie są zamknięte okna w salonie, a będzie trochę przewiewu, chociaż nie wydaje mi się, ale zobaczymy. Teraz sobie otworzymy tą obudowę. Kurde, hardkorowo będzie, no nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby się przenosić, bo strasznie głośno jest. Ale tak czy siak otwórzmy tą obudowę, zobaczymy, najwyżej wrócę z powrotem, chociaż nie będzie mi się pewnie chciało przenosić. Chociaż same przenosiny, gdzie ja to dam, ten mikrofon, tutaj go dam, o. Same przenosiny nie są tak bardzo uciążliwe jak przemontowywanie tego komputera. Dzisiaj w ogóle ubrałem skarpetki, nie wiem, czy zauważyliście. A to dlatego, że wczoraj byłem na działce z Kasią i żeśmy robili różne prace ogrodowe i łaziłem na boso i mam całe zielone stopy. Jestem, ale ze mnie przystanie. Nie, no nie widzę się nawet. Czekajcie, niech wyciągnę jakiś nożyk, żeby tutaj rozpakować te. O, tak sobie siadłem, zaraz będę musiał wstać i tak zasłaniam wam wszystko. Przecież wy nie chcecie mnie oglądać, tylko tą obudowę. O. No i zobaczmy, co ona tutaj ma. Jest tak samo opakowana jak ta moja starsza tutaj, co stoi obok. To jest 182, coś takiego, P182 chyba. Tylko teraz nie wiem, gdzie jest góra, gdzie jest dół. I lżejsza jest z tego, co czuję. 10 kg chyba waży. Czekajcie. No chodź tutaj. Przydałby się ktoś do trzymania pudła. No i tak, to jest dół chyba, chociaż nie, to może być góra. Wow! Patrzcie, jak mi ładnie poszło. A, kopnął mnie prądem.
No i tyle. Tyle. Unboxing obudowy został przeze mnie zrobiony. Nie, żebym jakoś musiał go specjalnie zrobić. Trochę gorsza niż ta moja. Ale nic. Tu ma jakieś przyciski. Tu ma filtr powietrza. Na dyski. No na pewno to nie jest to samo co ta obudowa. Ta jest... ta moja stara obudowa, nie wiem czy to widzicie w ogóle. Czekajcie. Niech ja ją tu przysunę. Razem z mikrofonem. Ona jest w ogóle z innego materiału wykonana. Ona jest strasznie gruba. Zaraz to pokażę. Ten boczny panel jest zrobiony od środka z takiej blachy zwykłej jak te obudowy. A z zewnątrz ma jeszcze jedną blachę i ogólnie jest gruby strasznie. I to wycisza trochę. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i solidniej to wygląda. Patrzcie, to nie jest coś, co się wiecie, gnie w rękach i tak dalej. A tu jak dotykam tej obudowy, to ona już się odkształca. Tak, wiecie, taka puszka, to jest puszka. No ale nic, tak ta kosztowała swojego czasu 500 zł, a ta teraz chyba 350, więc... Ach, nie można mieć wszystkiego za niską cenę, nie? Czekajcie, odstawmy to trochę na bok. Jeszcze zajrzyjmy do środka. Zajrzyjmy do środka sobie. Ja nie wiem jak się otwiera. Widzę z tyłu jakieś śrubki. To ją zaraz otworzę sobie tutaj z tyłu. O. Śrubki też jakieś takie plastikowe, kurde. Teraz to wszystko z plastiku robią i z jakiejś cienkiej blachy. No, widzicie tutaj ten. Chociaż nie jest źle, wiecie, tu jest jeszcze z tego co widzę. Jest jeszcze dodatkowy panel naklejony w środku, bo to nie jest taki szajs jak te obudowy za 200 zł. Jakiś papier. Protek wrap. Nie wiem o co chodzi, ale jest ten. O, fajne rzeczy. Jest tu kilka fajnych rzeczy, o których pewnie warto. Ojej. Ale żebym ja o nich wspomniał. Gdzie ten mikrofon? Tutaj zaraz będzie, że nie mówię do mikrofonu. Żebym ja o nich wspomniał, to muszę najpierw sam o nich przeczytać, bo nie mam zielonego pojęcia. Pewnie na rysunkach będą. Fajną rzeczą w takich obudowach właśnie są na przykład, patrzcie, trytytki nam dali, to są te takie do łapania za darmo. Dali nam zestaw śrub do wszystkiego. Znaczy to są akurat do dysków twardych głównie. Ale zapas śrubek mamy na całe lata i w tej poprzedniej obudowie też tak było. To jest OP280. Już wiemy co jest co. Ona tu ma podpisane chwila. No jakieś tam tu są te. Tu są wiadomo jakieś DVD, Blu-ray czy cokolwiek. Tutaj są dyski twarde. Wsuwane na takich tych. One oczywiście są na silikonowych podkładkach, żeby drgań nie przenosiły, tam nie hałasowały czy tego typu rzeczy. Tego jest kilka takich tych. Tu jesteś. Co to jest? Czemu to się... Aha. To nie wiem co to jest. Może całe te dyski można wyciągnąć? Chyba nie. Coś tu jeszcze jest. Tu na dole jest na pewno filtr... Nie wiem czy to widać. Mam nadzieję, że widać. Na samym dole jest też filtr powietrza. Jeśli chodzi o zasilacz, bo zasilacz się na dole montuje. I te wentylatory zgaduję, że powietrze wyciągają do góry, więc one filtrów nie potrzebują. Z tyłu jest regulator, czy są cztery regulatory, znaczy trzy działające regulatory powietrza. Czekajcie, przepływu. Trzy, które można regulować, czyli te dwa górne i ten zakładam. I jeden taki chyba bez niczego, czyli można sobie samemu coś zamontować. Są wejścia na chłodzenie wodne, co mi się zaraz przyda, bo ja mam przecież chłodzenie wodne. No i oczywiście te takie zaślepka, tu nic specjalnego więcej nie ma. Obudowa oczywiście otwiera się z dwóch stron, bo z drugiej strony chowamy kable i może ku waszej uciesze uda mi się tym razem schować kable. Widzicie? Jest dostęp do płyty głównej z tej strony, czyli możemy sobie chłodzenie zdemontować i zamontować bez odkręcania płyty głównej, to jest dobre. I są tutaj przegródki na to, żeby kable zasilające puścić tu dołem
i gdzieś tu wypuszczać, żeby przez całą obudowę nie przeszły. To samo jeśli chodzi o zasilanie i podłączanie dysków twardych. One tu będą miały wyjścia i po prostu będzie się je tędy podłączało, a nie tam gdzieś przez całą obudowę kable będą szły. I to właściwie tyle, moi drodzy. Ja się zaraz zajmę przekładaniem tego wszystkiego. Mam nadzieję, że nic źle nie przykręcę ani nie połamie. A kamerę zostawiam włączoną. I może to, tak jak powiedziałem wcześniej, puszczę w przyspieszonym tempie i będziecie się jarać, że to tak fajnie są poprzekładał wszystko, albo może na filmie będzie widać, jak coś popsuje, no. Okej? Okay? Było mnie widać w ogóle, jak gadałem, czy nie? No, mam nadzieję, że tak. Dobra, moi drodzy. To do zobaczenia za chwilę, jak skończę to robić. Znaczy, dla mnie to pewnie będzie pół godziny, a dla was chwila.
Okej, moi drodzy, koniec tego montowania. Strasznie dużo mi to czasu zajęło. Boże, jestem taki zmęczony. Jeszcze mam cały drugi komputer do przełożenia do tamtej znowuż obudowy. Już mi się nie chce. Dlatego kończę to nagranie. Dam wam znać później, czy wszystko zadziałało. Na razie trzymajcie się, hej. No, moi drodzy, udało się w końcu po wielu godzinach. Jest godzina 18.30, zacząłem coś koło 16.00, to nawet nie tak wiele godzin, no 2-3 godzinki może. Może koło 15.00 zacząłem, 2-3 godzinki, może to robiłem, poprzekładałem. I tutaj jest, no jeszcze stoi na ręczniku, bo się boję, że się wyleje woda znów i mi parkiet zniszczy. Trochę większa ta obudowa jest, ta nowa, ale ona jest większa, bo ona jest na większe płyty główne. No i tutaj już komputer do streamowania w nowej, starej obudowie. I jest całe stanowisko i pokój, i jeszcze trochę tu muszę posprzątać, bo trochę tutaj rzeczy leży, ale ogarnę to pewnie w najbliższym czasie. Teraz nie, bo jestem zmęczony, idę ściąć włosy, jutro na live'ie będę z krótkimi, czyli właściwie dzisiaj, zależy kiedy to oglądacie. Co jeszcze chciałem odnośnie tej obudowy, bo mi się tak stwierdziłem, że warto kilka rzeczy, o kilku rzeczach wspomnieć. Widzieliście, może kable źle na początku zmontowałem. Ale to, znaczy nie kable, tylko dyski twarde. Przymontowałem je chyba przez 20 minut, a później się okazało, że wszystkie na odwrót. Pozmieniałem to. I właściwie tyle. No bo co ja tutaj mogę dużo powiedzieć? Coś mi się... Znaczy mogę coś powiedzieć, bo coś miałem powiedzieć i zapomniałem co. Może mi się kiedyś przypomni. Może mi się kiedyś przypomni, albo w opisie coś napiszę. Jak macie jakieś pytania, to zadajcie w komentarzach. Mimo, że mi firma nie zapłaciła, to polecam obudowę Antek, to już moja druga i jeszcze się na żadnej nie zawiodłem. Naprawdę fajne obudowy, tak przemyślane, wszystko co jest potrzebne, to się w nich znajduje i to jeszcze do tego w odpowiednim miejscu. Tak więc to by było na tyle. Patrzcie jak to zakończę tutaj, zakończę normalnie przy stanowisku do streamowania. Trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia na live'ie albo na YouTubie. Cześć!